Cześć, z tej strony Klaudia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Ćwicz ze mną i dzisiaj porobimy sobie ćwiczenia z gumami, czyli z takimi mini bandami, one są takie gumy, tylko że po prostu krótkie, okej? Okay? Tak. Tak stwierdziła, że łatwiej mi będzie Wam ich po prostu pokazać, a jak tłumaczyć, tak, to są one, ta jest lżejsza, a ta jest cięższa. A więc, pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zrobimy, oczywiście z tą mocniejszą głową, ponieważ nie ma obijatka, zawsze wybieramy mocniejszy, trudniejszy sprzęt, żeby nam było ciężej. Dokładnie tak. Wkładamy ją na sobie. Tutaj na kostki, ok? Kładziemy się następnie na plecy. Tutaj jestem już położę tą stronę, trzeba tak będzie na Ciebie patrzeć. I nogi rozszerzamy tak najbardziej jak potrafimy i łączymy, ale nie całkiem, bo guma nam będzie zlatywać, widzicie, która guma spadła, tylko do minimalnego naciągnięcia gumy, tak żeby nie spadała. Czyli rozszerzamy i złączamy. I takie ćwiczenie będziemy wykonywać powiedzmy 20 razy, ok? No to na moje liczenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nie zdejmujemy gumy z kostek, ponieważ będziemy teraz wykonywać bardzo podobne ćwiczenia, tylko że tym razem nie będziemy tych nóg rozszerzać i złaczać, tylko raz je rozszerzymy i będziemy robić nimi takie kółeczka, ok? Bierzemy nogi do góry, rozszerzamy, teraz przepadamy do przodu i zamiana. I wiadomo, że nie będzie ta guma w 100% na takim samym naciągnięciu za każdym razem, ale ogólnie staramy się mniej więcej podobnie te nogi trzymać i nie złączać ich w momencie zmienia stron, ok? I zrobimy sobie to po 15 razy na nogę, czyli każdy ma mieć 15 razy z przodu, czyli ogólnie łącznie 30. Rozszerzamy i lecimy. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Ok, na następne dwa, powiedzmy, że są 3 ćwiczenia, bo dwa są w tej samej pozycji, ale też różne, więc dobra, powiedzmy, że 3 ćwiczenia. Chciałem przełożyć gumę tutaj, pod kolano. Ok, i kładziemy się teraz na plecy i będziemy podnosić biodro do góry, następnie rozszerzać nogi, łączyć i z powrotem na dół. Pokażę to jeszcze w drugą stronę. Podnosimy biodra. Rozszerzamy nogi, łączymy i lecimy z powrotem na dół. I w tym momencie ja stwierdzam, że ta guma jest do mnie dosowa, ponieważ idzie mi to bez problemu. Dlatego bierzemy dwie gumy, tak też można, i założymy sobie dwie naraz i będziemy lecieć z jeszcze większym utrudnieniem, bo nie będziemy się oszczędzać, więc nie trzeba, jeżeli chcemy sobie mięśnie, musimy to udawać. Dobra, staramy się pomóc pani czuli. Więc uwaga, lecimy. 15 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i 1, 2, 3, 4 i ostatnie 5. Następne ćwiczenie, jakie wykonamy, będzie w podporze przodem. Będziemy podnosić najpierw jedną nogę, potem drugą i potem jeszcze do boku. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby ta guma była tak tuż pod kolanami, żebyśmy ją sobie mogli jakby przytrzasnąć nogą do podłogi, żeby nam się nie zsuwała. Żeby nam sobie też dobrze ułóżcie. Ja mam trochę trudniej na te gumy, dwie są. To nie chcę dać odwrotnie, bo to jedno chcę dać, żeby nieco bardziej rozciągnięta. Okej, teraz to będzie git. Stajemy w podporze. I teraz na zmianę. Najpierw jedną zróbmy 15 razy, potem drugą 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz to samo z drugą nogą. Musimy sobie tą nogą poprawić. Okej. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I teraz zrobić ćwiczenie w identycznej pozycji, ale zamiast ciągnąć nogę do tyłu, będziemy ją ciągnąć do boku. I moim zdaniem jest to trudniejsze, więc jeżeli to już Wam bardziej sprawiła trudność, to możecie sobie tamte zrobić na przykład 10 razy. Więc uwaga. Poprawiamy znowu gumy, bo oczywiście gumy mają to właściwie, żeby mogła się zsuwać. Okej, jest dobrze. I teraz stawiam w tą stronę i będziemy podnosić nogę tu, do boku. Spróbujemy 15 razy, jak macie raz 15, to może być 10. Na jedną i na drugą stronę. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz, to będzie mało przeszkadzać, to muszę zrobić jednak w tą stronę. Powiem Wam, że zmęczyłam się. Tym bardziej, że jeszcze muszę liczyć, to jeszcze nie bardziej męczy. A dobra, lecimy z tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Okej. Odpocznijmy sobie chwilę. W momencie, w którym sobie odpoczywamy, opowiem Wam krótkie storytime z dzisiaj, czyli z dnia, w którym to nagrywam, a nie jest z dnia, w którym Wy to widzicie. Więc w każdym razie pojechałam sobie ze szkoły na zawody z biegania. Zostałam wybrana jako jedna z tych osób, która właśnie miała lepszy czas i miała biegać. Po czym dotarłam na miejsce, okazało się, że jednak były dziewczyny, które miały lepszy czas i nie poinformowali nas o tym, więc po prostu stałyśmy tam, kibicowałyśmy z tymi osobami z gorszym czasem i w sumie nam to na dobre wyszło. Mimo wszystko dostajemy punkty z zachowania, mimo wszystko dostajemy szóstki, a stałyśmy tam tak naprawdę, nie wiem, 20 minut kibicowałyśmy chłopakom od nas ze szkoły, a tak to sobie po prostu robiłyśmy co chcemy, a byłyśmy zadowolone z lekcji na cały dzień, a nie tylko na godziny zawodów, więc ogólnie wyszłam na tym jeszcze lepiej. A teraz lecimy z ostatnim ćwiczeniem dzisiaj, czyli przysiady z gumą na nogach. Więc po prostu robimy przysiad. I w momencie, w którym uginamy nogi, musimy tego pilnować, żeby głowa nie ściągała nam kolan do siebie, tylko mimo wszystko rozpychamy je na bok. Mimo tego, że guma nam nie pozwala, mamy silną wolę, mamy silne mięśnie, damy sobie radę. I lecimy 15 przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Okej, to tyle. To już na dzisiaj, jeżeli ten filmik się Wam spodobał, to oczywiście koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego Instagrama, mojego TikToka, mojego Facebooka. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie w opisie i pa pa!